Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam szczególnie wszystkie dzieci. Kochani, dzisiaj powiemy sobie o najważniejszych momentach, z których składa się msza święta. Zapraszam Was w taką podróż do ołtarza, w taką podróż do wnętrza kielicha, tego co dzieje się także w korporale. I co to takiego ten korporał jest? Pójdziemy drogą ostatniej wieczerzy, drogą śmierci Pana Jezusa, ale przede wszystkim drogą Jego zmartwychwstania. Chodźcie. Najważniejszym miejscem podczas mszy świętej jest ołtarz, czyli stół, na którym jest składana ofiara. Każda msza święta to pamiątka ostatniej wieczerzy. Widzimy tutaj piękną płaskorzeźbę. Pan Jezus wraz z apostołami nie tylko spożywa ostatnią wieczerzę, ale także sprawuje pierwszą mszę świętą. Pierwsza msza święta rozpoczęła się właśnie podczas ostatniej wieczerzy. Był na niej Pan Jezus i 12 apostołów. Tak jak apostołowie zgromadzili się na ostatniej wieczerzy wokół Pana Jezusa, tak samo my gromadzimy się wokół tego stołu, wokół ołtarza, żeby tutaj przeżyć to samo, co apostołowie przeżywali z Panem Jezusem, ale także to wszystko, co Pan Jezus przeżył po ostatniej wieczerzy. Bo msza święta to także uobecnienie śmierci Pana Jezusa, Jego ofiary złożonej na krzyżu. Dlatego zawsze przy każdym ołtarzu albo na nim znajduje się krzyż, żeby przypominał wiernym i kapłanowi o tym, co sprawują. Że jest to śmierć Pana Jezusa, która jednak prowadzi do Jego zmartwychwstania i do przeżycia tego w nas. Do odprawiania mszy świętej potrzebna jest ta gruba książka, która zawsze stoi na ołtarzu. Ona nazywa się mszał, no bo służy do odprawiania mszy świętej. Znajdują się w niej różne modlitwy oznaczone takimi wstążeczkami, dlatego że zmieniają się w zależności od okresu roku liturgicznego. Inne modlitwy będą na Wielki Post, inne na Wielkanoc. Będzie też ksiądz śpiewał przed Święty Święty inną prefację. Także będzie mógł wybrać modlitwy eucharystyczne, które opowiedzą nam o przeistoczeniu, o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Aby wreszcie dojść do tego momentu, kiedy wszyscy odmówimy Ojcze Nasz, a następnie będziemy przyjmowali Komunię Świętą. Także to jest mszał. Na ołtarzu zawsze palą się świece, ale nie dlatego, żeby ksiądz widział, co jest napisane w mszale, albo żeby w ogóle nam oświecić ołtarz. Świece przypominają nam o Panu Jezusie, który sam jest światłością świata i który chce nieustannie rozświetlać nasze życie. Tu
Tutaj widzimy kielich. Kielich jest wyposażony w takie różne białe elementy. To jest korporał. Korporał widzimy, że jest zamykany do środka. On przypomina nam całun, w który został owinięty Pan Jezus po swojej śmierci. Dlaczego korporał jest składany w ten sposób? Dlatego, że po mszy świętej mogą pozostać drobinki ciała Pana Jezusa pod postacią chleba i wtedy właśnie korporał to ciało Pana Jezusa zawija. Zresztą jego nazwa, korporał, od łacińskiego słowa corpus, czyli ciało. Palka. Palka to po prostu taki ozdobiony kartonik, który będzie służył podczas mszy świętej do przykrycia kielicha, żeby nic do niego nie wpadło. Oczywiście najważniejsze, patena. A na patenie co się znajduje? Hostia. Ale to jeszcze nie jest ciało Pana Jezusa. To jest zwykły chleb. Dlaczego taki cienki? Dlaczego taki prawie przezroczysty? Ponieważ to tylko mąka i woda, bez żadnego zakwasu. W dodatku sprasowana w czymś, co przypomina troszeczkę gofrownicę. Tutaj na patenę nałożyłem jeszcze dodatkowo komunikanty, które służą do tego, aby rozdawać później ciało Pana Jezusa. One się również w nie zamienią i w każdej najdrobniejszej, nawet cząstce będzie Pan Jezus. Ten ręczniczek to purifikatorz. Purifikatorz od łacińskiego słowa oznaczającego czystość albo czyszczenie nawet, będzie służył do tego, aby później wyczyścić kielich. Kielich. No właśnie. W nim za chwilę znajdzie się wino, które podczas mszy świętej zamieni się w krew Pana Jezusa. Teraz przechodzimy do początku liturgii eucharystycznej. Ustawię kielich i patenę w ten sposób, żebyście lepiej widzieli. Początek liturgii eucharystycznej to ostatnia wieczerza. Ksiądz najpierw dziękuje Panu Bogu za chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Po dziękczynieniu Panu Bogu złożonym za chleb, który później stanie się chlebem życia, czyli ciałem Pana Jezusa, jest przygotowywana materia w kielichu. Z ampułek nalewane są wino, a następnie woda. Ksiądz się modli. Przez to misterium wody i wina daj nam udział w bóstwie Chrystusa. Który przyjął nasze człowieczeństwo. Wina wlewa się zawsze więcej niż wody, dlatego że bóstwo, które
które było w Panu Jezusie, jest oczywiście większe niż człowieczeństwo Jego. Dlatego tylko kropla wody symbolizująca człowieczeństwo. Następnie ksiądz składa dziękczynienie za wino, mówiąc, że to jest owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich i przynosimy go Bogu, aby stał się dla nas napojem duchowym, czyli krwią Pana Jezusa. To jest moment ostatniej wieczerzy. Te modlitwy są bardzo podobne do tych, jakie Pan Jezus z apostołami wypowiedział podczas tego ostatniego posiłku, który był zarazem pierwszą mszą świętą.